Umówmy się, rok 2018 nie zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej piłki. Naszym drużynom na boisku wiodło się średnio, ale to przecież nie znaczy, że tych, którzy ze swoich obowiązków wywiązywali się lepiej niż dobrze, nie warto nagrodzić, a przy tym doskonale się bawić. Warszawa, Hotel Hilton, drugi dzień lutego 2019 roku. Gala tygodnika Piłka Nożna. Zapraszamy. Rok 2018, najlepszy dla Pana do tej pory? Tak, wyjątkowy rok, bo to są osiągnięcia naszej drużyny na poziomie międzynarodowym. W Polsce krok, który zostaje mistrzem Polski, zdobywa Puchar Polski, a nieco roku awansujesz do imprezy, na którą się nie udało awansować 24 lata. Na pewno wyjątkowy, ale to jest przede wszystkim zasługa zawodników i tak jak wspominałem wcześniej, rozmawiając tutaj z wieloma innymi dziennikarzami, że bez tej nagrody drużyny roku nie byłoby tej nagrody trenera roku i za to jestem bardzo wdzięczny swojej drużynie i na pewno będę to zawsze o tym pamiętał. Tak po ludzku, spodziewałeś się tego, że to jest duże zaskoczenie dla Ciebie? Zaskoczenie na pewno, bo wiem, że Carlitos zagrał ostatni rok to bardzo dobrze, dużo strzelił. Andrzej Niewulis, pierwszoligowiec roku. Tak widzę, że trzymasz tę statuetkę z dużą dumą. Widać, że jednak jest naprawdę satysfakcja z tego, że to Tobie właśnie przyszło to wyróżnienie. No jest duża satysfakcja, ale tak jak wcześniej to podkreślałem, to jest zasługa całego klubu. Mógłbym to wymieniać naprawdę wszystkich, czy trenera, właściciela, sztab, kolegów. Ale wiadomo, dla mnie to jest, jeśli ja to odbieram, to jest ogromne wyróżnienie. Panie Tomaszu, podstawowe pytanie jakieś nasuwa. Czy jest Pan zaskoczony wyborami dzisiejszymi? No na pewno największa niespodzianka to jest wybór samego piłkarza roku. Wybory złotej piłki, czyli tej najpoważniejszej nagrody, pokazują, że bramkarzom i obrońcom jest ciężko. Bardziej preferowane, wiadomo, że zawsze będą w świetle Jupiterów najbardziej ci, którzy dostarczają goli jak na zawołanie. Zawsze napastnicy, ofensywni pomocnicy. Akurat mamy za sobą zły rok, jeśli chodzi o pierwszą reprezentację Polski, więc może w takim roku, ja nie chciałem powiedzieć, że w roku posuchy tą Fabian masz tę nagrodę, bo akurat był kiepski rok, to zostaniesz tym piłkarzem roku. Nie, to nie tak, ale myślę, że w tym roku było mu odrobinę łatwiej. Faktycznie jest to bramkarz, który broni wyjątkowo równo i wyjątkowo dobrze. Może nie w najbardziej medialnym klubie świata, ale w bardzo medialnej lidze. I cieszę się, bo to jest, jak mówię, sam może bym tak nie wybrał. Dziękuję bardzo za tak wspaniałe wyróżnienie. Przyznam szczerze, że jestem lekko zaskoczony, ale z drugiej strony, jak popatrzę na ten mój rok 2018, to uważam, że on był naprawdę dobry pod względem takiej czysto sportowej dyspozycji, tak więc cieszę się bardzo i dziękuję za to, że tą moją postawę dostrzeżono. Panie trenerze, osobowość roku w social mediach, w ogóle dla Pana rzecz, której by się Pan spodziewał jeszcze, nie wiem, kilka lat temu, kiedy gdzieś tam, no Twittera Pan założył, nie wiem dokładnie w którym roku, ale wydaje mi się, że... W 2015 roku i sądziłem, że właśnie to, co powiedziałem dzisiaj tutaj, kiedy odbierałem, prawda, to wyróżnienie od Wirtualnej Polski, że to jest jakby przedłużenie tego, co można by zrobić, nie raniąc ludzi. Ja zwracam uwagę na problemy techniczne jako takie, jako bądź, co bądź były trener, mam swoje lata, mam swoje doświadczenie, bo sądzę, że jestem to winien na piłce jako takiej, dzięki piłce zwiedziłem cały świat, pracowałem na wszystkich kontynentach i teraz muszę oddać piłce to, co ona mnie dała. Stąd jest to mój kontakt, zarówno z telewizją w jakimś sensie, zarówno ten, który odbiera Twittera, a jednocześnie ja nie dyskutuję, ja nie odpowiadam na żadne pytania, nawet gdyby Pan się do mnie zwrócił, to ja i tak tego nie czytam w ogóle, bo ja nie mam kiedy, nie mam czasu po prostu, bo to moja żona musi odbierać, bo mnie nie ma nigdy w domu. Ja się dopiero dowiaduję, ile było polubień, kiedy napiszę następnego tweeta, dopiero wtedy mogę podjechać do góry, a tak ja sam nie wiem.